W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nową religię narzucono katolikom w oficjalnych strukturach kościelnych nie w roku 2013, ani nie dwa lata temu, ani nie tylko w Niemczech, ani nie tylko w Asyżu, ani nie tylko w Abu Zabi, lecz ponad 50 lat temu i powszechnie. Nowa religia różni się obiektywnie od wiary katolickiej, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, pouczony Bożym objawieniem, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie. Zważmy wagę i powagę kwestii. Zważmy konsekwencje wyznawania nowej religii i konsekwencje wyznawania wiary katolickiej. Konsekwencją wyznawania nowej religii jest wieczne potępienie, piekło. Konsekwencją wyznawania wiary katolickiej jest wieczne zbawienie, niebo. Niedziela przewodnia, niedziela biała w oktawie Wielkanocy. Biorąc pod uwagę słowa dzisiaj odczytywanej lekcji i świętej Ewangelii, zauważmy cztery wątki tematyczne. Łaska ostatecznego wytrwania, powaga grzechu, sakrament pokuty i apoteoza wiary katolickiej. Zatrzymajmy się pokrótce przy każdej z tych czterech kwestii. Łaska ostatecznego wytrwania. Najważniejsze w naszym życiu jest, by dobrze żyć i dobrze umrzeć. Co to znaczy dobrze żyć i dobrze umrzeć? To znaczy zachować wierność wierze katolickiej, zachować wiernie 10 przykazań Bożych, spełniać wytrwale swoje obowiązki stanu, zachować w duszy stan łaski uświęcającej. Należy mieć na uwadze dzień dzisiejszy, dzisiaj, i należy mieć na uwadze ostatnią godzinę swojego życia na ziemi. Trzeba się modlić o pomoc Bożą do zachowania wierności wierze katolickiej dzisiaj. I trzeba się modlić o pomoc Bożą do zachowania wierności wierze katolickiej w ostatniej godzinie swojego życia na ziemi. Trzeba się więc modlić o łaskę ostatecznego wytrwania. Łaska ostatecznego wytrwania jest najdrogocenniejszą łaską, jaką otrzymujemy od Pana Boga, bowiem dzięki niej otrzymujemy życie wieczne, zbawienie wieczne.
Po śmierci dusza nasza znajdzie się w gronie zbawionych, w niebie bądź wcześniej czasowo w czyśćcu. Unikniemy potępienia w piekle. Módlmy się już dzisiaj i codziennie o łaskę ostatecznego wytrwania. Święty Jan Apostoł pisze, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, i wiele też innych znaków uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są zapisane w tej księdze, a te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście wierząc życie mieli w imię Jego. Starajmy się więc o to, aby mieć w swojej duszy życie Boże. Módlmy się o to, aby mieć w swojej duszy życie Boże dzisiaj i w godzinę naszej śmierci. Z pełnym zaufaniem i pokorą odmawiajmy codziennie pozdrowienie anielskie, w którym mówimy te słowa: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módlmy się codziennie o łaskę ostatecznego wytrwania. Powaga grzechu. Grzech nie jest incydentem bez większego znaczenia. Grzech nie jest sprawą błahą, lekką, bez konsekwencji. Grzech jest sprawą poważną. Ciężkość i skutki grzechu, nawet jednego grzechu śmiertelnego, poznajemy, biorąc pod uwagę przynajmniej trzy aspekty. Po pierwsze, grzech pierworodny i jego skutki. Wielkim złem był ten tylko jeden grzech. Skoro zaważył na losach całego świata i do końca świata, na losach każdego przychodzącego na ten świat człowieka, który pozostaje w stanie radykalnego oddzielenia i wrogości wobec Stwórcy, dopóki przez chrzest święty grzech pierworodny nie zostanie w jego duszy zgładzony. Po drugie, ogrom cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakimże wielkim złem jest grzech ludzki, grzech człowieka, skoro dla zgładzenia go, dla odkupienia człowieka, dla zbawienia człowieka potrzeba było, aby Pan nasz Jezus Chrystus poddał się tak straszliwym, niewyobrażalnym cierpieniom, okrutnemu biczowaniu, cierniem ukoronowaniu, męce i śmierci na krzyżu. Rozważanie męki Pańskiej pozwala nam z powagą zobaczyć wielkość ludzkiego, naszego grzechu. Po trzecie, jak wielką nieprawością jest grzech ludzki, grzech człowieka, poznajemy, biorąc pod uwagę konsekwencje. Grzech śmiertelny to grzech, którego konsekwencją jest potępienie wieczne, piekło.
Papież Innocenty IV naucza: jeśli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła. Wystarczy zatem jeden grzech śmiertelny, niewyznany i nieodpokutowany, i dusza Bożym wyrokiem idzie na wieczne potępienie do piekła. Grzech nie jest incydentem bez większego znaczenia. Grzech nie jest sprawą błahą, lekką, bez konsekwencji. Grzech jest sprawą poważną. Ciężkość i skutki grzechu, nawet jednego grzechu śmiertelnego, poznajemy, biorąc pod uwagę przynajmniej trzy aspekty. Skutki powszechne grzechu pierworodnego, ogrom cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz potępienie wieczne, kara Boża, piekło za jeden tylko grzech śmiertelny, za który człowiek nie żałuje, z którego się nie spowiada i nie nawraca. Sakrament pokuty. W kontekście wielkiej wagi i powagi grzechu rozbłyska dla człowieka grzesznego, grzeszącego światło nadziei. Pan nasz Jezus Chrystus ze śladami swej męki na rękach i w boku przychodzi do zebranych apostołów, gdy drzwi były zamknięte propter metum judeorum z obawy przed Żydami, i ustanawia sakrament pokuty. Słyszymy dzisiaj słowa świętego Jana Apostoła zapisane w świętej Ewangelii. Gdy więc był wieczór owego dnia, pierwszego w tygodniu, a drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie byli zgromadzeni z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus i stanął w pośrodku i rzekł im: pokój wam. A to rzekłszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Rzekł im więc znowu: pokój wam, jako mnie posłał Ojciec i ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nich i rzekł im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. W ten sposób Chrystus Pan ustanowił sakrament pokuty. Jakkolwiek byłyby wielkie i liczne grzechy człowieka, nasze grzechy, w sakramencie pokuty stają się udziałem naszej duszy zbawcze owoce Chrystusowych cierpień, Chrystusowej męki i śmierci na krzyżu, odpuszczenie grzechów i udzielenie łaski uświęcającej. Jak przystępować do tego wielkiego sakramentu? Jak przystępować do sakramentu pokuty? Nie trzeba wyszukiwać jakichś specjalnych sposobów przystępowania do sakramentu pokuty.
Wystarczy, że weźmiemy pod uwagę poważnie i dokładnie będziemy praktykować 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Rachunek sumienia. Trzeba sobie przed spowiedzią dokładnie przypomnieć wszystkie grzechy śmiertelne popełnione od ostatniej dobrej spowiedzi. Żal za grzechy. Za popełnione grzechy wzbudzamy szczery żal wobec Pana Boga. Wystarczy żal niedoskonały, to znaczy wzbudzany ze względu na siebie, na przykład z lęku przed potępieniem wiecznym. Mocne postanowienie poprawy. Jasno Panu Bogu i spowiednikowi wyrażamy naszą decyzję. Postanawiam się poprawić i więcej nie grzeszyć. To mocne postanowienie poprawy musi dotyczyć wszystkich grzechów śmiertelnych. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź. Papież Święty Pius X w katechizmie naucza, co to znaczy, że spowiedź powinna być zupełna. Spowiedź powinna być zupełna, to znaczy, że trzeba wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które pamiętamy, a popełnione od czasu ostatniej dobrej spowiedzi, wraz z podaniem ich liczby i okoliczności ich popełnienia. Zarówno więc robiąc rachunek sumienia przed spowiedzią, jak i spowiadając się, należy mieć na uwadze tę niezbędną regułę. Spowiadamy się ze wszystkich grzechów ciężkich, nie zatajając żadnego z nich, oraz co do grzechów ciężkich należy podać ich rodzaj, liczbę i okoliczności. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Do tego warunku należy przede wszystkim dokładne odprawienie pokuty, jaką zadaje spowiednik. Należy tutaj także naprawienie wyrządzonego zła, na przykład odwołanie oszczerstwa, zwrócenie tego, co ukradzione, przeproszenie tego, kogo się skrzywdziło i tym podobne. Papież Święty Pius X naucza w katechizmie, co nam nakazują słowa trzeciego przykazania kościelnego, przynajmniej raz w roku spowiadać się. Słowa trzeciego przykazania kościelnego, przynajmniej raz w roku spowiadać się, nakazują wszystkim chrześcijanom, którzy osiągnęli wiek używania rozumu, aby co najmniej raz do roku przystępowali do sakramentu pokuty. Jaki jest najbardziej stosowny czas, aby wypełnić obowiązek corocznej spowiedzi? Najbardziej stosownym czasem dla wypełnienia obowiązku corocznej spowiedzi jest okres Wielkiego Postu. Stosownie do praktyki wprowadzonej w życie i zatwierdzonej przez cały Kościół.
Święta Teresa z Awilii wołała do kapłanów: kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie. Jak się dobrze spowiadać? Jak uniknąć złych spowiedzi? Jak uniknąć potępienia wiecznego przez złą spowiedź? Nie trzeba wyszukiwać jakichś specjalnych sposobów przystępowania do sakramentu pokuty. Wystarczy, że weźmiemy pod uwagę poważnie i dokładnie będziemy praktykować 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź, oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Dokładne wypełnienie 5 warunków dobrej spowiedzi jest naszym obowiązkiem i dobrze świadczy o naszym poważnym traktowaniu przez nas sakramentu pokuty. Kto przy każdej spowiedzi dobrze wypełnia 5 warunków dobrej spowiedzi, może być spokojny o zbawienie swojej duszy. Dobrze przygotowana i dobrze odprawiona spowiedź niech będzie stałą praktyką naszej duszy. Dobrze jest spowiadać się co miesiąc oraz jak najszybciej, jeśli mielibyśmy nieszczęście popełnić grzech śmiertelny. Spowiadajmy się u kapłana katolickiego nieskazitelnej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba będzie dojechać 100 kilometrów albo więcej. Apoteoza wiary katolickiej. Słyszymy dzisiaj w lekcji słowa świętego Jana Apostoła: gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat. I to jest zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. A Pan nasz Jezus Chrystus zmartwychwstały mówi dzisiaj do Tomasza apostoła: włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje i wyciągnij rękę twoją i włóż w bok mój, a nie bądź niewierny, ale wierny. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: dlatego, żeś mnie ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W kwestii wiary stajemy wobec konieczności dokonywania elementarnych rozróżnień uwzględniających wymagania prawego rozumu. Nową religię narzucono katolikom w oficjalnych strukturach kościelnych nie w roku 2013, ani nie 2 lata temu, ani nie tylko w Niemczech,
ani nie tylko w Asyżu, ani nie tylko w Abu Zabi, lecz ponad 50 lat temu i powszechnie. Nowa religia różni się obiektywnie od wiary katolickiej, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, pouczony Bożym objawieniem, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie. Tę wiarę, katolicką wiarę, poznajemy na kartach tradycyjnych katolickich katechizmów. Nasza lektura codzienna. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Papież Święty Leon Wielki woła: Magnum presidium est fides integra, fides vera. Potężną obroną jest cała wiara, prawdziwa wiara. Święty Hieronim, doktor Kościoła, uczy: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół katolicki i o wiarę katolicką. A w wyznaniu wiary świętego Atanazego czytamy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem. Quam nisi quisque integram, inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary, której, jeśli by kto nie zachował, całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki. Dzisiaj Kościół katolicki wspomina świętego Fidelisa, kapłana, zakonnika, męczennika. Bardzo pięknie harmonizuje imię świętego z jego życiem. Fidelis znaczy wierny. Mowa pochwalna ku czci świętego Fidelisa z Sigmaringen niech nas umocni w wierze, abyśmy wbrew światu, diabłu i ludziom dochowali wierności wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. Bardzo to są budujące i mobilizujące słowa. Niech i nam wielce posłużą. Jest tutaj mowa nie o jakiejś wierze, jest tutaj mowa nie o jakiejkolwiek wierze, jest tutaj mowa nie o reformowanej wierze, jest tutaj mowa nie o nowej religii, jest tutaj mowa o wierze katolickiej, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, pouczony Bożym objawieniem,
nieomylnie i niezmiennie pod przewodem prawowitych papieży krzewił przez wieki. Papież Benedykt XIV w tych słowach uczcił świętego Fidelisa, obrońcę wiary katolickiej. Rozwinął pełnię swojej miłości dla niesienia zewnętrznej pociechy i pomocy bliźnim, obejmując ojcowskim sercem wszystkich dotkniętych nieszczęściem, zbierał zewsząd jałmużny i karmił rzesze ubogich. Wspierał osamotnione sieroty i wdowy, uzyskując dla nich pomoc możnych i panujących. Niósł wszelką pomoc duchową i materialną, więźniom troskliwie odwiedzał chorych, pocieszał ich, jednał z Bogiem i przygotowywał do podjęcia ostatniej walki. W tym rodzaju posługiwania nigdy nie miał obfitszego plonu zasług, jak wówczas, gdy wojsko austriackie stacjonujące w Recji, prawie w całości wyniszczone epidemią, stało się godną litości pastwą chorób i śmierci. Równocześnie z tymi dziełami miłosierdzia mąż ten, wierny z imienia i w życiu, wyróżniał się gorliwością w obronie wiary katolickiej, którą niezmordowanie głosił, a na krótko przed oddaniem jej świadectwa swoją krwią w ostatnim wygłoszonym kazaniu pozostawił niejako testament w następujących słowach. O wiaro katolicka, jakże jesteś trwała, jakże jesteś mocna, jakże dobrze zakorzeniona, jakże jesteś dobrze ugruntowana na mocnej skale. Niebo i ziemia przeminą, ty natomiast nigdy nie będziesz mogła przeminąć. Od początku sprzeciwiał ci się cały świat, ale ty przemożnie nad wszystkim zatriumfowałaś. To jest bowiem zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Ona władzy Chrystusa podporządkowała najpotężniejszych królów. Ona oddała w uległość Chrystusowi narody. Co sprawiło, że apostołowie i męczennicy podejmowali ciężkie walki i znosili bardzo surowe kary, jeśli nie wiara, zwłaszcza w zmartwychwstanie? Co spowodowało, że pustelnicy wzgardzili przyjemnościami, odrzucili zaszczyty, podeptali bogactwa i prowadzili na pustyni samotne życie, jeśli nie żywa wiara? Co dzisiaj sprawia, że prawdziwi czciciele Chrystusa odrzucają rozkosze, pozostawiają przyjemności, znoszą trudności, cierpią przykrości? Żywa wiara, która działa przez miłość. Ona to sprawia, że ludzie w nadziei otrzymania dóbr przyszłych opuszczają doczesne i zamieniają doczesne na przyszłe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.